Witam Was serdecznie w kolejnych smakach Indonezji. Dzisiaj przysłano mi do posmakowania zupę z jagnięciny. Przepis 60-letni, może starszy. Zaraz mam dobrze, bo mi przysyłają do smakowania zupę, bo wiedzą, że pracowałem w restauracjach i mam jakiś tam smak wyrobiony. I mi przysyłają ich specjały. Także dzisiaj mamy zupę jagnięcą. Mam tutaj ściągę oczywiście, bo nie zapamiętałem tych wszystkich nazw, co mi tu podali. Ta zupa nazywa się Kambing Muda. Sup Kambing Muda. To jest nazwa tutejsza, jawańska. Może ta sama zupa gdziekolwiek indziej w Indonezji może mieć inną nazwę. Co w tej zupie pływa? Teraz Wam pokażę, co my mamy w tej zupie. To za bardzo nie widzicie, bo ja będę wyleję po prostu. Tu mam taką miseczkę pomocniczą. Będziemy pokazywali. Gdzie u góry? O, akurat na mnie się jest szalotka. To są żeberka z jagnięcia. Nie wiem, czy ta kamera wyostrzy. Może tak. Są żeberka z jagnięcia i akurat już szalotka tam jest. To znaczy, to już wiemy, że tam jest szalotka. Więc inaczej. Są pomidory. To też są pomidory. Pomidory nie są dojrzałe, one są takie, widzicie, żółte. Żółte, to nie są żółte pomidory, to są zwykłe pomidory niedojrzałe, bo one są bardziej kwaśne, prawdopodobnie dlatego są tutaj wrzucone. Jeszcze nie będę smakował, pokażę Wam jeszcze, co do tej zupy się dodaje. Dodaje się też ryż. Oczywiście to nie jest ryż na sypko, bo tutaj się nie gotuje ryżu na sypko, tylko w Europie się robi ryż na sypko. Tutaj wszystkie ryże, które tutaj widzę gotowane, to są gotowane właśnie takie klejące i bez soli. Smak ryżowy nadaje się dopiero się nadaje podczas robienie jakiejś potrawy na słodko, słodko, kwaśno. I wtedy dopiero się nadaje smak. Następne co mamy, to mamy pickles. Pickelsiki takie. W pickelsikach mamy marchewkę, białą kapustę, ogórek. Marchewka, biała kapusta, ogórek i czerwona barwa, prawdopodobnie, to nie wierzę, że to od marchewki to będzie chili, ale to smaki będziemy za chwilę będę smakował i będę Wam mówił, co wyczuwam smakując tę zupę. Zupę. No, te składniki zupy, bo to wszystko jest składnik jednej zupy. Wszystko będziemy wkładali tutaj do tej michy. Dali też oczywiście tutaj dali takie coś. To jest chili. To jest chili sos z orzeszkami ziemnymi. No, to chili, to ja chili nie używam, także nie będę tego wcale otwierał i dodawał do tej zupy, bo pewno mnie powali. Mamy też takie coś. Widzicie? Takie ładne. Teraz Wam znajdę, co to jest, bo to nie jest takie łatwe. To jest crackers zrobiony z melinio. Tutaj to się nazywa melinjo. 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 Tutaj siedzi, za kamerą siedzi Tuti i mnie tutaj poprawia. Melinjo. Melinjo to są orzechy. Melinjo to są orzechy. I tutaj w zależności w jakim rejonie Indonezji jest zrobione, ma troszkę inną nazwę. Ale to są orzechy Melinjo. What is the name? Amping. Amping. Amping crackers. A nazwa to jest Amping crackers. Zaraz będziemy smakowali. I do tego dostaliśmy taką mini lemonkę.
Citrus. Yeah. Mamonka citrus. Citrus. Dobra. Składniki mamy z grubsza omówione. Zabierzemy się za smakowanie. Zobaczymy, co w tej zupie pływa. Znaczy, to jest na razie taka surowa zupa bez... Czy nie wiem. Kazali mi smakować, no to będę smakował. Biały pieprz. Biały pieprz ma to do siebie, że on ma taki specyficzny zapach. O. Mamy pietruszkę. Pietruszkę mamy. Gdzie? Mamy pietruszkę, tutaj też są nie, to jest rozgotowana. No i tutaj jest spring onion. Jak to nasze jest? Spring onion. Zielona cebulka po naszym. Albo szczypiorek najlepiej. To prawie to samo. Pomidory, tak jak wam pokazywałem. Smak tego stoku, tego rosołu. No, biały pieprz ma to do siebie, że on jest trochę pikantny dopiero później, w późniejszej części jedzenia. Teraz tak, mamy to wszystko zmiksować. I wtedy dopiero cały smak z tego wyjdzie. To teraz nie wiem, co pierwsze. To pierwszy ryż. Pierwszy ryż. Nie. Dodajemy tutaj ryżu. Add the citrus if you like. No, dodamy ryżu. Do tego jeszcze można dać... Sweet salt. Ketchup manis. Nie pomylcie, że to nie... Bo to nie jest ketchup. To nie jest nasz ketchup. Tylko to jest sojowy sos słodki. To nie jest ketchup. Ketchup w Indonezji to nie jest ketchup. Ketchup. Tak jak u nas. Okej? Okay? To pamiętajcie. W razie. Dobra, dodaliśmy ryż. Zobaczymy, czy się rozcieńczyło trochę. Smak. Bo to już jest dosolone, to już jest słone. Nie jest aż słone, tak? Tylko po prostu jest doprawione. Bardzo dobrze jest doprawione. Nie jest ani za słone, ani za mało słone, ani przesolone, ani nie słone. Teraz to. Najpierw muszę posmakować, żebym się nie przejechał. Bo to... Careful, it's chili in it. It's spicy. No jest chili. To nie pomyliłem się, że to będzie chili. A ja chili nie za bardzo lubię. Dodam sobie tylko taką małą. Are you sure? I'm not sure. That's for video. After video. Dobra, dodamy to. To jest słodko-kwaśne. To jest tak jak nasze pikle. Słodko-kwaśne, tylko jakbyśmy jeszcze do tego dodali chili. Limonkę. Możemy dać z pestkami. Dodamy. Careful of the seed, it's bitter. To jest taka mała limonka. Taka mała limonka, tylko bardziej taka jakby skoncentrowana. Dobra. Teraz mamy takie coś, wymieszamy to. A, i do tego jeszcze mamy tą specjalistyczny, to jak wypuknę z usty. Wypuknąłem usty i teraz powiem, jaki to ma smak. Chrupiące. Dlaczego to porównać? O, poczekajcie, bo teraz dopiero smak czuję. Zaczynam odczuwać smak. Powiem wam, że to jest orzech, ale... Tak jakby przypalił chrupki kukurydziane, jakby ktoś przypalił. Zostawia taki gorzkawy posmak, ale
orzechowo-gorzkawy posmak taki zostawia, ale pierwszym takie uczucie to jest tak jakby te chrupki kukurydziane jadł ktoś. Ktoś jakby miał chrupek kukurydziany, a później dopiero czuć taki lekko gorzkawy, orzechowy posmak. Dobra. To możemy zaczynać. Tu oczywiście tej soi nie dałem, ale będziemy smakowali. A, tutaj paprochy wiszą. Całościowo to smakuje dobre. Naprawdę dobre, powiem wam. Tak jak ta lemonka dała taki smak. Jak wam to było? Jak to określić? Taki cytrusowy, ogólnie taki cytrusowy smaczek dodała. Jak mięcina. A jeszcze muszę wam powiedzieć, że jeżeli tutaj jest mięso zgotują, to te mięso jest zazwyczaj twarde. Nie jest tak jak u nas, my lubimy miękkie mięso w zupie. U nich to mięso jest twarde, mu trzeba sobie troszkę porzuć. Zobaczcie, że jestem taki zgarbiony, ale siedzę na takim niskim krześle, żebyście mnie widzieli. Na razie w całej studio jeszcze w budowie. Widok też macie taki na pralkę. Ktoś chce coś przeprać, to proszę bardzo. Teraz zjemy tego pomidora. Ale ten pomidor taki słodko-kwaśny, to w ogóle jest taki słodko-kwaśny. Czyli jeszcze jakbym dodał tego ketchupu, czyli słodkiego sojowego sosu tutejszego. Zróbmy. Dodajmy, czemu my nie. Trochę tylko. Zobaczymy, czy to zmieni. A jeszcze do tego mam zagryzać. Can you put inside or? Yes, you can put inside. Like this? Uh-huh. Tak. Grzebie, nie? Dobra, teraz posmakujemy z tym sosem. Teraz posmakujemy prawie wszystko tak, jakby miało być, tylko bez tego chili sosu, bo ten chili sos to mnie zabije, on mnie pokonał. Jeszcze nie jestem tak odporny, żeby jeść chili. Ale już powoli coraz lepiej. Dobra. Testujemy dalej. No. Słodko-kwaśna zupa z takim chrupiącym wafelkiem. Powiem wam, że naprawdę dobre. Mięso. Zobaczymy, czy odejdzie od kości. No nie bardzo. Ale to jest, co wam powiem. Że tutaj nie jest wszystko nie jest tak ugotowane, rozgotowane jak u nas. Tutaj musi troszkę być gryzienia. No. Także kolejne nie jest taka tłusta. Muszę wam powiedzieć, że nie jest. Zazwyczaj z owcy to jest tłusta zupa. To nie jest taka tłusta. Muszę wam powiedzieć, że zupa bardzo smaczna. Mogą mi więcej takich do testów przesyłać różne rzeczy. Nie będę musiał gotować. Tym miłym akcentem z pewnymi ustami się nie mówię. I tym miłym akcentem żegnamy się z kolejnego Smaki Indonezji. Zapraszamy do oglądania również innych odcinków. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.